Witajcie kochani, jak widzicie po tytule, dzisiaj czas na ulubieńców lutego, przez chwilkę się zawahałam, ale tak, lutego. Dzisiaj jest ostatni dzień tego miesiąca, więc idealnie, żeby się wyrobić w czasie na podsumowanie. A jak teraz patrzę na to, co sobie rozłożyłam tu na stoliku, to mam dla Was wszystko. Mamy pielęgnację, kolorówkę, paznokcie, perfumy, herbatkę, chipsiki i jeszcze akcesoria. Więc to będą dobrzy ulubieńcy. Standardowo zapaszcie sobie herbatkę i zaczynamy tą podróż. Tak sobie myślę, od czego zacząć, ale może zacznijmy tak z grubej rury, ponieważ w pielęgnacji... Ja jestem po prostu zakochana. Myślę, że tutaj nie ciężko będzie się domyśleć, że chodzi o polską markę Basic Lab i już Wam spamuję tym po prostu na Instagramie, ale jestem całkowicie zachwycona, jak te produkty działają, jak przejrzyście są komunikowane, jak dobrze są skomponowane i z jaką starannością są zrobione. I ja zaczęłam moją przygodę od serum pod oczy, które już się pojawiło w poprzednich ulubieńcach, a teraz tak hardo testowałam dwa produkty, czyli serum z niacynamidem i serum z ceramidami. I zacznijmy sobie od tego zielonego, które zawiera w sobie 10% niacynamidu, ma w sobie też probiotyk 5%, kompleks peptydów 2% i filtrat z wody ryżowej. Może tak, od samego niacynamidu, który jest takim składnikiem o, powiedzmy, dwojakim działaniu, on się może Wam bardziej kojarzyć z taką cerą problematyczną, trądzikową, z właśnie jakąś redukcją zmian, ale oprócz tego, bo to jest jak najbardziej jego działanie, on jest też bardzo delikatny i ma właściwości takie przeciwzmarszczkowe, nadaje się do skór na przykład bardzo suchych, które mają już takie widoczne linie czy zmarszczki, więc to jest takie moje ulubione kombo. Mamy z jednej strony oczyszczanie, ale nie przesuszanie tej skóry, plus na przykład dla skór, które zmagają się z trądzikiem, a nie są już takimi nastoletnimi skórami, no to będzie rozwiązanie po prostu perfekcyjne, bo z niczego nie trzeba rezygnować. Tak jak Wam mówiłam, jest tu jeszcze właśnie prebiotyk, który pozwoli na odbudowanie flory bakteryjnej skóry, zadba o tą taką regulację, żeby właśnie podczas takiej kuracji na pryszcze, że tak powiem, tej skóry zbytnio nie przesuszyć, nie zaburzyć jej równowagi. Następnie kompleks peptydów, on nam pomoże na takie ujędrnienie, uelastycznienie, poprawę jakości samej skóry poprzez pobudzenie syntezy kolagenu, więc to znowu coś, że nasza skóra pracuje sama na siebie, pomagamy jej, żeby po prostu była jędrniejsza, piękniejsza, dłużej. To jest z jednej strony fajna prewencja dla osób, które jeszcze się, że tak powiem, nie pomarszczyły, a dla tych, którzy chcą troszeczkę wygładzić tą skórę, znowu coś, co pozwoli uzyskać taki efekt. I tutaj na koniec filtrat z wody ryżowej. Myślę, że nie bez powodu tak bardzo kochany przez Azjatki, no, ryż ma takie właśnie właściwości łagodzące. Tutaj duża zawartość witaminy B6 sprawi, że na przykład właśnie te zmiany trądzikowe będą złagodzone, że skóra będzie miała ładniejszy koloryt, nie wiem, jakieś zaczerwienienia, które gdzieś tam sobie coś człowiek powyciskał albo gdzieś są zaognione zmiany, one się nam wyciszą. Więc to jest idealny balans między takim oczyszczaniem, a delikatnym przywracaniem tej skóry ciągłej równowagi, bo to jest, myślę, taki jeden z najczęstszych problemów i błędów przy skórach trądzikowych, to jest nadmierne jej przesuszanie, które prowadzi do kolejnego przetłuszczania się i nigdy nie wychodzimy z tego koła po prostu nieszczęść skórnych. Myślę, że to jest temat, na którym muszę zrobić oddzielny odcinek. Ja cały czas sobie pracuję, robię notatki, wiecie, też się cały czas uczę, bo zawsze to powtarzam, nie jestem żadnym kosmetologiem, chemikiem, ani nic takiego, więc też moja wiedza pochodzi, że tak powiem, z samokształcenia się, ale chciałabym Wam zrobić taki dedykowany odcinek o właśnie takich problemowych skórach i najczęstszych błędach, więc jak macie a propos tego tematu jakieś pytania, to napiszcie mi na dole, na pewno postaram się uwzględnić od razu na nie odpowiedzi w moim filmie. Teraz tak, ja mam tutaj tą wersję mocniejszą, gdzie ten niacynamid jest w stężeniu 10%, ale jest też opcja z mniejszym stężeniem. Jeśli nigdy nie używaliście takich kosmetyków, jeśli nie w ogóle, na przykład całe życie smarujecie się tylko delikatnym, nawilżającym kremem i nie wiecie, jak reagujecie, to zacznijcie sobie od tego mniejszego stężenia, bo z niacynamidem jest tak, że każda skóra troszeczkę reaguje inaczej. Tutaj mówimy już o produktach takich z naprawdę konkretnymi stężeniami, z konkretnymi właściwościami. To nie jest tak, że tam jest jakiś tam paproszek tego niacynamidu, więc możecie zacząć właśnie od tego niższego stężenia. I ja też na wszelki wypadek, chociaż wiem, że moja skóra dobrze reaguje na takie substancje, użyłam sobie raz, zrobiłam kilka dni przerwy, użyłam znowu raz, tak parę razy użyłam tak stopniowo, a jak zobaczyłam, że wszystko jest super,
no to już lecę co wieczór, po prostu nakładam i się nie boję. Istnieje drobna szansa, że może się wydarzyć takie chwilowe pogorszenie stanu skóry, ale to trwa tak max 3 tygodnie i później skóra powinna się uspokoić. Jeśli faktycznie nic się złego nie dzieje, tak jak u mnie, no to można sobie od razu pozwolić na takie harde używanie. A to, co się dzieje, bo myślę, że to jest dla Was też bardzo ciekawe, to to, ja tak śmiesznie to opisałam na story, że się budzę z twarzą, jakby ktoś mi nałożył korektor w nocy. Po prostu jakby Radek wziął mój pędzel i mi pozakrywał wszystkie jakieś drobne zmiany. Jeśli gdzieś tam jakiś pryszczek wyskoczy, coś tam się zaczyna dziać, jak smaruję, kładę się spać i rano to jest wyciszone. Więc jestem bardzo ciekawa, jak będzie po zużyciu całej butelki, ale na razie efekty są... No i teraz idealnie przy temacie takiej właśnie dwoistości tej pielęgnacji skóry problemowej, której z jednej strony chcemy oczyszczać, a z drugiej chcemy ją nawilżać i nie dopuścić do jej właśnie przesuszenia, podrażnienia, no to są ceramidy. Ceramidy już pokochałam w kremie od Bielendy, który też zrobił na mnie ogromne wrażenie i ja już od tamtego momentu wiedziałam, że u mnie, w mojej pielęgnacji zawsze musi się jakiś produkt z tymi ceramidami znaleźć, bo to jest fenomenalne rozwiązanie na takie odbudowanie bariery hydrolipidowej skóry, a przy mocniejszych oczyszczających produktach, przy jakichś kwasach, no niestety ona się potrafi nam zaburzyć, także przy nieprawidłowej pielęgnacji. Ja to zawsze jak czytam, że ktoś ma jednocześnie mega suchą i mega tłustą skórę, to dadzą taką lampkę, bariera hydrolipidowa się kłania, no to ceramidy są na ten problem rozwiązaniem wręcz perfekcyjnym. Ukojenie skóry jest maksymalne, dodatkowo jest taka genialna regeneracja całej tej skóry, zachowanie w niej tej wody, tej miękkości, ale bez żadnego obciążenia, tłuszczenia. To jest inny wymiar nawilżenia. W momencie, kiedy ja pierwszy raz nałożyłam to serum, to zdębiałam, ponieważ jak zobaczyłam sobie, jaką ono ma konsystencję takiej, o, takiej wodnistej emulsji, nawet bym to mogła podciągnąć pod delikatny lotion, to byłam pewna, że muszę się szykować po tych opisach, że tu jest też właśnie prebiotyk, witamina E, kompleks peptydów, że to może być na przykład tłuste. O nie, 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 nic z tych rzeczy. To jest trochę jak taki jedwab do twarzy, to jest rzecz, którą nakładacie i ona Wam się po prostu idealnie wtapia w skórę i scala się w nią w jakąś magiczną jedność. Tak, ja wiem, że teraz to brzmi jakbym była szalona, ale takie miałam pierwsze wrażenie i co więcej, to było wrażenie za każdym razem, jak to nakładam. Ono jest po prostu jak takie nałożenie drugiej, lepszej warstewki skóry. Tutaj również mamy ten zawarty kompleks peptydów, który jest w tym poprzednim serum. W środku mamy też witaminę E, która jest świetnym antyoksydantem, ma takie działanie zmiękczające, nawilżające, regenerujące skórę, więc one dla mnie w ogóle idealnie się uzupełniają. Najpierw nakładam sobie ten niacynamid na noc i właśnie po jakimś czasie wprowadziłam jeszcze to serum z ceramidami i też widzę dużą różnicę w jakości skóry, kiedy one działają razem. To jest taka rzecz, którą ja też wiem, że jeśli ona się dzieje, to znaczy, że moja skóra jest zadowolona, czyli po nocnej pielęgnacji rano ja się budzę z czystą skórą, taką nieprzetłuszczoną, niewyświeconą, nie taką nieświeżą, tylko wręcz jakbym dopiero co wstała, umyła buzię i nałożyła pielęgnację. I wtedy mam takie perfekcyjne wrażenie, że ona jest zadowolona. No niestety, moja skóra nie powie mi, słuchaj stara, no nie nakładaj nam się, to nie podoba, tak? Ani nie powie, że jej się to podoba, ale może to pokazać właśnie tym, jak wygląda. I już wiele produktów, które nawet po jednym użyciu, jeśli budzę się z taką skórą, to wiem, że to będzie coś, co mojej skórze po prostu służy. Tak więc ja jestem oczarowana, nagadałam się tyle, co po prostu bym zrobiła oddzielny film, a jesteśmy dopiero na początku ulubieńców, ale uważam, że warto. I uważam, że nawet warto sobie wejść na stronę albo na Instagram Basic Lab, bo jesteście w stanie znaleźć tam całą masę wiedzy, po prostu ogrom informacji dotyczących pielęgnacji skóry, jakichś trików pielęgnacyjnych, wiadomości odnośnie samych składników, ich działania, a może i nawet znaleźć szereg porad, jak poradzić sobie ze swoją własną skórą. Oczywiście też zawsze gorąco Was zachęcam do pisania, pomagam dobrać kosmetyki, przejrzeć co macie. Od razu może o tym wspomnę, że jak do mnie piszecie z prośbą o jakąś taką poradę, że nie radzicie sobie z czymś, to nakreślcie mi problem, napiszcie, czego używacie. Mi będzie też łatwiej, bo później ja się muszę Was zapytać, Wy musicie wrócić do tego, żeby mi opisać wszystko krok po kroku, bo bardzo często różne problemy nie wynikają koniecznie z na przykład, nie wiem, tego, że nie macie odpowiedniego kosmetyku, tylko na przykład coś źle używacie, albo brakuje jakiegoś kroku, który nie daje możliwości
uzyskania pełni efektów z tego, co używacie. To też jest tak dla mnie bardzo takie budujące, że jestem w stanie komuś pomóc i później do mnie wracacie i piszecie, że totalnie skóra jest w lepszym stanie, że się zmieniła, że jeszcze wysmarowaliście chłopaka i mamę i babcię i wszyscy są happy i ja też wtedy jestem. A ja już sobie piję moją herbatkę ulubieńcową. Jeszcze moment, musimy przejść przez resztę kosmetyków i dowiecie się, jaka to herbatka. Oczywiście znalazło się też miejsce dla Recibo, nowa maska z glinką. Ja w ogóle pokażę, jakie ja już mam zużycie, ponieważ jest to teraz moja ulubiona maska kąpielowa. Jak wiecie, ja zawsze mam taką jakąś maskę w słoiczku, która sobie leży na wannie i w trakcie jak nakładam odżywki, wczesuję, jakieś tam cuda, kije, golenie nóg, wiadomo, to maseczka idzie na twarz, bo to jest idealny moment. Skóra jest taka rozpulchniona od tej ciepłej wody. Tylko korzystać. Dlatego w mojej łazience zawsze musi jakaś tam maseczka stać. I teraz właśnie testowałam tą maseczkę od Recibo All Clean, czyli jest to maska oczyszczająca z glinką. Ona ma w ogóle bardzo relaksujący dla mnie zapach, bo jest to zapach takiej łąki po deszczu. Tak bym to opisała. Jest taki lekko ziemisto, chłodno, mokry aromat takiej kwiatkowej ziemi. A później idzie taka zielona łodyżka, takie zmoczone listki takich polnych kwiatów. Aż widzę takie białe stokroteczki, jakąś odrobinę takich właśnie haberków. Bo polne kwiaty pachną dla mnie zupełnie inaczej niż kwiaty z kwiaciarni. Są takie rześko zielone, to nie są takie perfumowe kwiaty. Więc za każdym razem jak ją otwieram, to się uśmiecham, bo sobie już myślę o tym, bo niedługo będzie ciepło, znowu pójdę na fotki, będę chodziła na spacerki, na łąkę i och, jakie to jest dobre, więc jakby to już nieważne, czy czyści, czy nie czyści, to ja już jestem kupiona. Nie no, żartuję, oczywiście, że ważne, że czyści i to jest właśnie rzecz, która mi się tutaj znowu podoba. Dzisiaj są ulubieńcy pielęgnacyjny pod hasłem oczyszczamy i nawilżamy, bo glinka różowa jest jedną z takich najbardziej delikatnych glinek, ale jednak to glinka, więc działa oczyszczająco na skórę. Ale nie powoduje aż takiego przesuszenia, jak potrafi na przykład robić to glinka zielona. Tak więc mamy rzecz perfekcyjną dla każdej osoby, której skóra gdzieś tam potrzebuje redukcji, jakichś zmian, czy wyciszenia, czy złagodzenia. Jak najbardziej skóry tutaj trądzikowe, a nawet te, które po prostu okazjonalnie się borykają z pojedynczymi Januszami, to też będą zadowolone. Przeczytam Wam, co tu jest jeszcze w środku, ponieważ tego jest bardzo dużo i nie byłam w stanie tego zapamiętać, ponieważ też nie widziałam żadnych napisów. Ja mam tak, że jeśli kosmetyk ma te napisy, ja sobie używam za każdym razem, jak go używam, to sobie czytam, to później pamiętam, a tak to już mi zdążyło wylecieć. Wiem, że jest na pewno jakiś ekstrakt z granatu, ale zaraz Wam o nim poczytam. A jest. Ekstrakt z granatu reguluje wydzielanie sebum, działa intensywnie przeciwutleniająco i przeciwzapalnie, łagodzi podrażnienia. Mam też ekstrakt z miłorzębu, o właściwie antybakteryjnych, mamy skrobię ryżową, o znowu ryż. Ostatnio dużo ryżu w tej pielęgnacji, to też jest bardzo dobra rzecz, który matuje, nadaje skórze aksamitności, nie zatykając porów. Olejek manuka o działaniu antybakteryjnym, przeciwgrzybiczym, ekstrakt z lukrecji, zmniejsza zaczerwienienia, zapobiega podrażnieniom skóry. Jest też łagodzący pantenol, ferment z owca, który jest bogaty właśnie w białka, fosfolipidy i pomaga wzmocnić i zregenerować skórę, przywraca odpowiedni mikrobiom skóry. To są cały czas te same rzeczy, o których ja mówię. Mamy też jakieś dodatki, mamy kwas hialuronowy, olej awokado, witaminę E, więc znowu oczyszczamy, ale na tyle łagodnie, żeby nie spowodować takiego dodatkowego wyrzucania sebum i to się faktycznie idealnie sprawdza. Kombo już w ogóle totalnego spa w momencie, kiedy myję sobie buźkę, jeszcze dalej kończę ten żel z Recibo, nakładam sobie tą maseczkę, zmywam maseczkę, lecę sobie z niacynamidem, a później domykam to ceramidami. Jakbym wydała miliony złotych monet na jakieś najdroższe spa na ziemi. Budzę się ze skórą, którą po prostu kocham. Jezu, ja tak strasznie tęsknię za latem, a przeczytałam w jakiejś prognozie pogody, że idzie jakiś front z nie wiadomo kąt i przynosi nam znowu po minus 15. Wyciągnęłam już sobie kurteczkę jeansową, już sobie wyciągnęłam adidaski i stwierdziłam, Izabela, jesteś gotowa na wiosnę. Już wyciągnęłam rower, byłam już nawet na pierwszym rowerze i co? Przejdźmy na chwilkę do włosów. Mam tutaj peeling z Radicala. Dlaczego on jest tak późno w ulubieńcach? Ponieważ ja go już używałam w styczniu, mogliście to zobaczyć na Instagramie. Po pierwsze, nie używałam go, muszę przyznać, regularnie. Nie wiem, jak to się stało, że nie miałam takiego w sobie, wiecie, flow do używania tego peelingu. Po drugie, za pierwszym razem jak go użyłam,
to się przeraziłam totalnie, bo myślałam, że dostałam łupieżu. A to nie był wcale łupież, później się dowiedziałam, że to było po prostu złuszczone wszystko to, co się tam nadbudowało na tej skórze głowy i dlatego to tak wyglądało, ale ja dostałam paniki, więc przestałam przez chwilę używać, bałam się znowu do niego wrócić, nie wiedziałam, co mam zrobić. Przeczytałam później informację, że to może tak się stać i jak zaczęłam regularnie używać, to nie dość, że wykończyłam jedną tubkę, to teraz to jest tubka, którą otworzyłam dosłownie 3 czy 4 dni temu, już zaczęłam kolejną, ponieważ postanowiłam sobie, że będę regularnie robić ten peeling, nie ma takich... On na pewno pomaga w tym, żeby robić go regularnie, ponieważ jest łatwy. To nie są żadne durne ziarenka, bo powiem Wam, ja czasami nie rozumiem. Nie rozumiem produktów do skóry głowy z ziarenkami, jakieś tam, nie wiem, czy to będą kawy, orzeszki, czy inne jakieś granulki. Może ktoś, jak jest obcięty na jeżyka, to faktycznie jest w stanie tym cokolwiek zrobić na skórze głowy. Ja jestem w stanie jedynie poplątać sobie wtedy włosy i na pewno nie jestem w stanie tak peelingować skóry głowy, jak na przykład skórę nogi. Więc rzeczy z granulkami są dla mnie totalnie, absurdalnie bez sensu. A tutaj mamy peeling enzymatyczny, oparty na 5 aktywnych formach kwasów AHA. Mamy też ekstrakt ze skrzypu polnego, jak to w radikalu, bo ta linia też jakby słynie z tego skrzypu. I on jest w formie czegoś, co nazwałabym skondensowanym mydłem, ponieważ nakładacie, ma taką tutkę, to jest też bardzo ważna rzecz, tutka pomaga, żeby sobie tak porobić przedziałki i przejechać, rozłożyć na suchych włosach, czyli wchodzicie sobie do wanny, czy tam pod prysznic, albo przed prysznicem, bo no, stać pod prysznicem bez wody trochę bez sensu, robicie sobie przedziałki, przejeżdżacie, przedziałek, przejeżdżacie, przedziałek, przejeżdżacie, bierzecie, masujecie, on jest na tyle gęsto-żelowy, że on nam nie ścieka, nie wiem, nie leci po twarzy, nie wpycha się do oka. Czujecie, gdzie on jest, więc faktycznie jesteśmy w stanie go rozłożyć ładnie po skórze głowy. Czekacie około 10 minut i spłukując wodą czujecie, jak on się lekko zapienia, więc idealnie wiecie, że go spłukaliście, nie ma tam, że zostawą wam jakieś granulki w głowie. I myjecie po prostu skórę głowy normalnie swoim szamponem. Jest lepiej, jest o niebo lepiej. Ta regularność przez 3 ostatnie tygodnie, tak z ręką na sercu robiłam ten peeling, jest o wiele lepiej. To jest dobro. Nic dziwnego, że jest ciągle wykopywane w Rossmanie, ale na szczęście już tego dostępność, może się też Rossman pokapował, że jest zapotrzebowanie, jest już normalna, można to kupić, nie ma tak, że są puste półki. On też nie jest jakoś może najtańszy na świecie, ale jest często na promkach, gdzie wtedy wychodzi naprawdę nieźle. Ja sobie nie żałuję, lecę porządnie, a i tak starczył na miesiąc stosowania, więc uważam, że to jest jak najbardziej w porządku. I to, jaki ja mam po prostu teraz wysyp baby hairów, w momencie jak zaczęłam no tak sumiennie właśnie robić ten peeling, ja widzę po prostu takie, to są włoski, które mają 2-3 cm, więc one są po prostu upierdliwe oporowo, ale moje serce się raduje, bo one są, więc zaczynają mi odrastać wszystkie te, które wypadły. A peeling na pewno im w tym pomaga, ponieważ w momencie, kiedy peelingujecie skórę głowy, odblokowujecie to miejsce, w którym wyrasta włosek, on ma więcej siły, wyrasta lepszy, grubszy i też no, ma po prostu tą siłę przebicia, bo nic go tam nie blokuje. Jakby, jeśli jeszcze nie pilnujecie skóry głowy, bo ja to mogę zrozumieć, to nie jest proste, ponieważ nie było za bardzo dostępnych kosmetyków do tego, to teraz nie ma wymówki. Teraz wszyscy idziemy pilingować skórę głowy. W parce od Basic Labu dostałam też odżywkę do przetestowania, akurat tutaj w wersji do włosów farbowanych. Od razu Wam mówię tak, nigdy się nie przejmujcie tym, że na odżywce jest napisane do włosów farbowanych, jeśli Wasze włosy farbowane nie są. Ja to raczej bardziej tak traktuję jako taką ochronę koloru, takie wydobycie go, podkreślenie blasku, bo najczęściej kolor po prostu wygląda lepiej, jak włosy się błyszczą, więc idę takim tropem, że w takim razie to jest odżywka, która powinna te włosy mocno wygładzić. I zazwyczaj się to sprawdza, a w tym przypadku sprawdza się to wręcz znakomicie. To jest jedna z najlepszych odżywek wygładzających włosy, jakie używałam. Ona wręcz przy samym nakładaniu, w momencie jak nakładacie na włosy, wyczujecie taki efekt, jakby ktoś Wam przejeżdżał grzebieniem i po prostu czesał te włosy. Jeśli macie taki typ włosów, który jest podatny na splątywanie się, ciągle macie jakieś kołtuny, to Wam te włosy wyprostuje. Myślę, że to mogłaby być naprawdę dobra też odżywka dla tych z Was, którzy mają dzieci, właśnie, które często mają pokołtunione włosy, bo wiadomo, dzieci tam gdzieś tam się bawią, to wszystko jest później takim jednym wielkim kołtunem. Ja tak miałam jako dziecko, bo nosiłam długie włosy i mnóstwo jakichś spinek, gumek, to było wykołtunione na maksa, a to nakładacie na dosłownie 3-5 minut i te włosy są wygładzone, wyprostowane, takie właśnie wybłyszczone wręcz. I bardzo mi się ten efekt podoba.
tutaj też skład jest oczywiście bez zarzutu i w składzie mamy na przykład hydralizowaną keratynę, więc to też na pewno wpływa na tę gładkość, ale to jest aż ciężko opisać to wrażenie. Mam nadzieję, że ta metafora z grzebieniem Wam to jakoś ułatwi, ale jeśli to jest właśnie typ Waszych włosów, że są ciągle gdzieś tam poplątane, są takie szorstkie i ciężko Wam zrobić je na gładko, a tego chcecie, to ta odżywka Wam w tym pomoże. I wyszliśmy z pielęgnacji, przejdźmy zatem do kolorówki. Będę bardzo monotematyczna, ale ostatnio testuję całą masę kosmetyków Pierenne, więc jak najbardziej znajduję tam też perełki. Jestem totalnie oczarowana tym, jaką jakość mają te kosmetyki i no zakochuję się coraz bardziej, no i odkrywam kolejne wspaniałe rzeczy, z którymi chcę się z Wami podzielić i jest to paletka Shine Me z współpracą z Amelią Szczepaniak i tak jestem prawdopodobnie ostatnią osobą na Ziemi, która ją odkryła, ale nie mogę o niej nie wspomnieć, ponieważ ten rozświetlacz, zresztą zobaczcie jaka tu jest już dziura, mam go dzisiaj też właśnie na twarzy. Mam nadzieję, że dzisiaj ustawiłam troszeczkę inaczej światło, bo mam wrażenie, że nie do końca dobrze widać rozświetlacz na tych filmach, jeśli jest takie idealnie gładkie, ładne światło, więc dlatego jest inne w ogóle ustawienie dzisiaj. Kocham, wielbię, uwielbiam to, jakie to robi glow, jakie to robi po prostu... Zobaczcie, jakie to jest napigmentowane, jak mocno odbija światło. Jest też taka wersja bardziej różowa, taka wręcz powiedziałabym brzoskwiniowo-różowa. To nie jest chłodny odcień, więc się nie bójcie, jak nie jesteście fanami różowych rozświetlaczy, to to Wam nie zrobi różowej plamy. I bardzo ładny, ciepły bronzer, taki idealny do opalenia skóry. Ja też mam go dzisiaj na buzi. To jest ogromne! Zobaczcie, to jest większe niż moja głowa. Dobra, moja głowa jest mała, ale to jest naprawdę większe niż moja głowa. Jest bardzo dobrej jakości. Niczym nie ustępuje drogim markom. To opakowanie też pięknie wygląda, powiem Wam. To jest takim złoconym napisem i dużym lusterkiem. Więc jak jeszcze gdzieś dorwiecie, na przykład tam widziałam, że jeszcze są na stronie Pierenne na przykład te palety, to bierzcie, bo to jest fenomenalne. Odkryłam także róże z Pierenne, które są właśnie w takiej pojedynczej formie już w opakowanku, bo wcześniej miałam tylko te w formie wypraski i tutaj kolor 03 Perfect Peach to jest po prostu poezja. Faktycznie Perfect Peach to jest dobre określenie, bo to jest taka delikatna brzoskwinka, która nie idzie w sumie zbyt mocno w ciepłe tony i ma przepiękne wykończenie. Ten róż ma taki... troszeczkę jakby w sobie satynowy, no nie blask, ale taką miękkość satynową. Przypomina mi to mocno te mineralne róże z Maka. Na policzku pojawia się taką delikatną chmurką koloru, którym można stopniować do naprawdę całkiem nasyconego odcienia, a można zostawić tylko taką lekką właśnie mgiełkę. Ja nałożyłam go całkiem sporo, żebyście dobrze widzieli odcień, bo to jest właśnie taka no, idealna brzoskwinia. A trzecia rzecz to jest to, czym mam dzisiaj zrobione brwi, czyli mam je postawione na żel. Ja Wam się na chwilkę przybliżę i pokażę Wam, że jak nawet tutaj dotykam tych brwi, to one się nie ruszają. To jest wręcz po prostu klej. I jest to właśnie żel do brwi z Pierenne, taki przeźroczysty, z bardzo fajną szczoteczką, taką o, cieniutką spiralką. Ja lubię tego typu szczotki, bo one nie są... poproszę jakąś tutaj ostrość. One nie są jakieś takie wydziwnione, łatwo nimi wyczesać włoski. I teraz tak, ja mam swoje włosy w brwiach bardzo, bardzo, bardzo sztywne, więc u mnie nie da się zrobić żelem efektu mydła, ale malowałam modelkę, która miała blond włoski do dosyć cienkie w brwiach i ja za pomocą tego kleju, no tak, chciałam, że za pomocą tego żelu przykleiłam jej włoski do czoła tak, jakbym po prostu zrobiła to na mydło, więc to jest naprawdę hardcore. Na ten moment uważam, że jest to najmocniejszy żel do brwi, jaki miałam. Nie ma na razie nic mocniejszego. A teraz będzie dość nietypowy produkt, czyli matowe, kremowe cienie od Smashboxa właśnie w takich tubkach. Robiłam nimi makijaż, który możecie zobaczyć na moim Instagramie. Użyłam ich do praktycznie wszystkiego, łącznie z tym, że zrobiłam kolorem taupe brwi pasujące do blond peruki i one faktycznie wyglądały bardzo realistycznie, a no widzicie, ja mam czarne brwi. Użyłam po prostu takiej zwykłej spiralki i nałożyłam jak pomadę, przy czym przez to, że to jest bardzo mocno napigmentowane, mocniej niż pomada, to było w stanie pokryć idealnie moje włoski i teraz przez to, że mam tu na przykład kolor ultramarine, który jest takim ciemno-ciemno-zielonym odcieniem, to będę miała perfekcyjnie dobrane brwi do mojej zielonej peruki i mam też kolor różowy rose, który pozwoli mi zrobić sobie brwi do mojej różowej peruki i wreszcie będę miała brwi pasujące do każdego koloru moich włosów. A jeśli chodzi o użycie tego jako cieni,
to tutaj trzeba pracować troszeczkę sprawniej, bo one zastygają na kamień, na mur beton, przy czym jest to dla mnie zaleta, bo jeśli będę robiła make-up, który ma mi wytrzymać no, całą noc i jeszcze poranek i na przykład więcej niż 12 godzin, a nie chcę, żeby mi się cienie porolowały, to to jest bardzo dobra rzecz do tego. Przecież ja wspomniałam, że użyłam do wielu rzeczy, bo użyłam też cienia Rose jako róż, jako odcięcia, cut crease, no właściwie czego sobie nie wymyślicie, to możecie tymi tubkami to zrobić. Myślę, że fajnie jest zainwestować sobie w taką tubkę w kolorze swojej skóry, tam jest... Do mojego chyba najbardziej zbliżona jest właśnie wanilia i mieć to jako taką bazę, hardkorową bazę pod cienie, że nakładamy tą wanilię, chwilkę odczekujemy, ona zastyga i nakładamy sobie dosłownie, co nam się żywnie podoba, nawet takie mokrawe, błyszczące pigmenty, bo to mi się bardzo spodobało, że te farbki trzymają taki mokry błysk, czasem są takie cienie, wiecie, troszeczkę jak te słoiczki od Smashboxa, że to się nie ma prawa trzymać samo z siebie na powiece jakoś bardzo długo, bo nie zastyga, a no, nie chcemy, żeby nam się mimo wszystko to zbierało w ciągu dnia w załamaniach, no to wtedy nałożone na taką farbkę. Myślę, że każdy wizażysta powinien mieć w swoim kufrze coś takiego. To jest tak wielofunkcyjny produkt i dający tyle możliwości, że wow. I mam też dla Was dwa pędzle, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Są to pędzle Boho z kolekcji Pastel Vibes i tutaj 103 Luxe Blush i 101 Luxe Great Powder. Ten Great Powder nie używam do pudru, tylko używam go do bronzera i to jest taki kosmos. To jest włosie kozie, ale w dotyku jest jak syntetyczne, jest tak miękkie i miłe, że jakby ktoś mi tak dał po prostu do ręki do pomiziania i kazał mi zgadnąć, czy to jest syntetyk, czy to jest naturalne, to powiedziałabym, że to jest syntetyk, bo on jest no, mięciusieńkie. Jest po prostu mięciusieńkie, miluteńkie. W ogóle widać w momencie, kiedy oglądacie tak z bliska ten pędzel, że tutaj każdy włosek jest tak cieniuteńki, taki zakończony odpowiednią taką igiełką, że to nie są takie, wiecie, szorstkie, ucięte włosia. Plus tutaj to jest ogromny pędzel, to jest nawet dosyć taki, no, jak pół mojego policzka, a ja jestem w stanie zrobić taką idealną chmurkę bronzera, bo jego włosie jest miękkie i bardzo elastyczne, więc on mi się nie rozchodzi na boki, nie pokrywa mi od razu całej twarzy tym bronzerem, ale przez tą właśnie miękkość i lekkość robi taką idealną chmurkę i jestem w stanie połączyć bronzer z całym modelowaniem twarzy, a ten drugi właśnie do różu robi mniej więcej no to samo co tamten właśnie z bronzerem, tylko że z różem na mniejszej powierzchni i też jestem w stanie ze sobą genialnie połączyć te kosmetyki. Jestem oczarowana jakością. Była taka rzecz, która mi bardzo zaimponowała, nie wiem jak można to tak nazwać, w momencie kiedy pobrudziłam sobie ten czonek maskarą, bo położyłam na chusteczce, na której odłożyłam tą, wiecie, ten dzyndzel z maskary i pobrudziłam sobie, myślę, o nie, jasnoróżowy pędzel, a ja pobrudziłam maskarą, zaraz będzie brudno. A przez to, że to jest tak mocno polakierowane, po prostu zdjęłam palcem, zdjęłam tą maskarę bez żadnego brudu. One też leżą z innymi pędzlami i widzę, że się mi po prostu nie niszczą, nie brudzą. Mają tutaj takie właśnie piękne grawery, całość jest taka luksusowo zrobiona, a je się aż miło trzyma w dłoniach, więc... Jak chcecie zrobić sobie jakiś taki prezent pędzlowy i zainwestować w jeden, dwa pędzelki, które są bardziej funkcyjne, ale też wytrzymałe i po prostu najwyższej jakości, to jak najbardziej mogę Wam je polecić. Wiecie, ja jestem wymagająca, bo jak już trzeba dać więcej za pędzel, to on musi być perfekcyjny i musi mieć nietypowy kształt, musi robić coś innego niż taki po prostu o zwykły, standardowy, tani pędzel. Czas przejść do paznokci i mam dla Was trzy odcienie, akurat wszystkie są z Neonaila, bo była promka i brałam sobie takie właśnie, że tam było 2 plus 1 gratis, 3 plus 1 gratis, jakoś tam z bazami, więc od razu wybrałam sobie kolory, które mnie interesowały i trafiłam w dziesiątkę. Po pierwsze, mam kolor, który mam dzisiaj na paznokciach i jest to Unripe Olives. Mam ten Get Social, który jest w tym zdobieniu z wężami na moim Instagramie i mam jeszcze kolor Wild Nature, który jest taką... To jest taki kolor wakacyjny, też jakbym chciała mieć kiedyś, wiecie, takiego starego Mustanga, to właśnie kolor jego lakieru to byłby ten odcień, to jest właśnie Wild Nature, taki zgaszono vintage, lekko miętowo-turkusowy odcień. Jak widzicie, ostatnio totalnie oszalałam na punkcie takich zielono-turkusowo-niebieskich odcieni. Wszystko chcę mieć w tym kolorze, paznokcie też mi się najmilej nosi właśnie takie. Powiem Wam, że nawet zaczęłam odchodzić od czarnych paznokci, które nosiłam nałogowo, później miałam taką zupełnie
przeskok na beżowe paznokcie, które nosiłam nałogowo dalej. Mega mi się podobają takie idealne szpony, migdałki w lekko takim, może nawet nie macie, o ile w takiej satynie, żeby były idealnie w kolorze skóry, ale nie jestem w stanie funkcjonować z tak długimi paznokciami, po prostu je sobie wyłamuję, więc noszę krótkie i co tydzień zmieniam sobie kolor. Ostatnio właśnie tak lawiruję między tymi trzema. Wszystkie mi pasują do i ubrań, i do stylizacji, i jakoś tak kolor moich dłoni dobrze wygląda z tymi zieleniami, bo nie wydają się takie czerwone, więc to już też jest na plus. No i są niesamowicie nietypowe, tak jak ten Get Social jest takim... To jest bardzo ciężkie do określenia, bo to jest tak, jakbyście wzięli kolor Ecri i dołożyli nutkę właśnie takiego oliwkowego do tego. Plus on jest troszeczkę taki zbrudzony, nie jest nasycony, więc na paznokciach wygląda tak elegancko, ale z takim twistem, że to nie są nudowe paznokcie, tylko właśnie to jednak jest trochę taki oliwkowy odcień. Ta oliwkowa zieleń jest ciepła. Ona nie jest smutna, ona nie jest szara, tylko jest też taka właśnie vintage. W ogóle wszystkie te trzy kolory kojarzą mi się ze starymi samochodami. Takimi, o, tu wam wkleję, jakimi, bo ja się nie znam na tych markach. Ten, wiem, że ten Mustang mi się podoba, bo kiedyś minęliśmy, to poczułam taki zew blachary w sobie, że to jest samochód, którego pragnę. Ale ten właśnie, ta zieleń, no to też to mogły być właśnie jakieś takie fajne auto z epoki. Jak też macie teraz taki wiosenny vibe na zieleni i niebieskości, to przepatrzcie sobie te trzy kolorki. Powoli zmierzamy do celu. Mam dla Was też oczywiście perfumy, no chyba to nie jest żadne zaskoczenie. Ich recenzja jest na kanale oddzielnie, więc ja Was tutaj serdecznie zapraszam do obejrzenia. Już szykuję dla Was recenzję kolejnych perfum, którą będę nagrywać jutro. I jeszcze następnych, więc te filmy będą na pewno przychodziły regularnie. Bardzo mi się podoba ten format, uwielbiam z Wami odkrywać ten zapach. Fakt, że nie czytam wcześniej za bardzo o nutach i staram się nie zagłębić, zanim go nie powącham, daje mi też taką frajdę, czy jestem w stanie wyczuć to, co się w nich znajduje. To Wam tylko na zachętę powiem tyle, że to jest zapach luksusu. Wyszliśmy z kosmetyków i tak jak Wam obiecałam, mam dla Was herbatkę, którą sobie tutaj wesoło popijam. Gadam już z jakieś 30-40 minut, a ona jest dalej przepyszniutka, bo to jest herbata perfekcyjna dla ludzi takich jak ja, którzy robią sobie herbatę, a później o niej zapominają i praktycznie zawsze piją ją zimną, bo jest fenomenalna i na gorąco, i na letnio, i na zimno, i na takie zimno, wiecie, z lodem i kawałeczkami owoców, i listkiem mięty albo plasterkiem cytryny. I jest to mega tania herbatka owocowa z Lidla, tego właśnie ich Lord Nelson. Trios malina truskawka poziomka, ona jest w formie właśnie piramidek i w składzie ma oczywiście na pierwszym miejscu hibiskus, jak to wszystkie te owocowe, ale tego hibiskusa tam nie czuć. To nie jest kwaśne i to jest dla mnie niesamowite, bo ja ją kupiłam najpierw z taką myślą, żeby ją mieszać z innymi herbatkami. Wiecie, no będzie dobra, to będzie dobra, nie będzie dobra, to trudno. Ja wiem, jak to jest z tym hibiskusem, że często te herbaty są tak zdominowane przez ten smak, że człowiek nie czuje już nic poza takim kwasiorem, takim owocowym. A tutaj mamy jeszcze dalej jabłuszko, suszoną skórkę pomarańczy, suszony korzeń lukrecji, suszone liści jeżyny, owoc dzikiej róży, znowu jeżynę, malinę, truskawkę i poziomkę. One są tam po 2%, przy czym to i tak jest nieźle, bo czasem ten aromat jest 0, coś, a to te 2% robi swoje, ponieważ ja jak najbardziej czuję tutaj i truskaweczkę, i poziomeczkę, i to smakuje jak taki perfekcyjny, wieloowocowy, babciny kompot. Jakbym jeszcze udało mi się dorwać taką truskawkę, która smakuje jak taki kompot, to byłabym w niebo wzięta, ale ta jest naprawdę przepyszna, to jest już moje trzecie opakowanie. Piję ją nałogowo, robię sobie dzbanuszek, jak on nad mi wystygnie, to mówię, no jest genialna też na zimno, więc biegnijcie do Lidla. Z tej serii są jeszcze te trio owocowe, inne wersje i są duo owocowe, które są naprawdę bardzo dobre, więc jak niekoniecznie ten smak Wam leży, to możecie też sobie popatrzeć na tę resztę, bo jakościowo, ja też zawsze patrzę sobie, jak kupię herbatę, jak wygląda to, co jest w środku, w saszetce i czy po prostu widać kawałki owoców, jak pachnie, o Jezu, to pachnie przepięknie. I tutaj ta herbata od razu robi się taka mocno, mocno czerwona. Widać, że dużo jest tego owoca. Piękna sprawa. No i są też chipsiki, które odkryłam dosłownie na dniach. Jest to na razie chyba limitowana wersja, więc spieszcie się szukać ich w Żabkach. Bake Oven, czyli te lejsy prosto z pieca, chili i limonka. I teraz tak.
Po pierwsze, ja tak spojrzałam na nie trochę nieprzychylnym okiem, bo miałam: dobra, Lejsy, ja wiem, co byście zrobili. Są strągi chili limonka i pewnie to jest po prostu ta sama posypka, tylko na innej formie chipsa. A nie jest. Lubię te strągi, wręcz to są jedne z moich ulubieńszych chipsów, tylko jest taki problem, że one są dla mnie pioruńsko za ostre i jak je jem, to aż mi lecą łzy po policzkach, ale są pyszne, więc je jem, bo uwielbiam połączenie chili i limonki, to jest w ogóle mój jeden z ulubionych sosów do różnych takich, nie wiem, placuszków ziemniaczanych, jakichś cukinii czy kreweteczek w panierce. Dobra, Izabela, bo znowu zrobisz się głodna. A tutaj ta wersja tej posypki to jest takie bardzo orzeźwiające limonkowe, z odrobiną słodkiego paprykowego chili. To one są praktycznie nieostre, tylko mają taką leciuteńczką pikanterię, która dodaje takiego twistu do tego smaku. No, zeszły całe bardzo szybko i teraz żałuję, bo byłam dzisiaj w Żabce i ich nie wzięłam sobie. Mówiłam: Boże, Izabela, nie możesz ich jeść codziennie. Ale nie wiem, czy się jeszcze nie przejdę na spacer, bo są po prostu rewelacyjne, są tak dobre, takie świeżo, rześkie i wreszcie ta posypka jest taka aromatyczna, jest jej dużo i wszystko się tutaj po prostu zgadza. A teraz mam czapę, którą na pewno widzieliście na Instagramie, czyli to jest czapka z polskiej marki alternatywnej Pixel Strix. O, jakie to jest dobre! Podobno wracają te mrozy, więc akurat będę mogła ją znowu nosić, ponieważ ta czapka jest przeciepluceńka. Jest zrobiona z bardzo grubej bawełny. Tutaj ma jeszcze właśnie przepiękne lisie uszka, ona jest w trzech kolorach. Ja sobie wzięłam rudą, ale może być też czarna albo biała, w zależności jakim lisem jesteście. Mi w ogóle tak śmiesznie klapnęło jedno uszko i to teraz jest takie cute, urocze. Idealnie dopasowana do głowy, zakrywa mi i uszy, i zatoki, i tutaj właśnie to wzmocnienie, że tu jest ten wywinięcie, sprawia, że nic mi tu nie wieje. W środku jest z taką podszeweczką, więc po pierwsze no, ze względów higienicznych, z drugiej, żeby było po prostu jeszcze cieplej. Jakość wykonania, wszystko jest tak idealnie doszyte, obszyte. Tu futerko takiej dobrej jakości, to nie wygląda tandetnie. I ja widzę po prostu wzrok ludzi, ja wychodzę przed blok i ja robię furorę. Ja jestem po prostu tutaj, wiecie, dziunią najładniejszą na kwadracie. I widzę te zazdrosne spojrzenia. Każdy chciałby być takim słodkim liskiem. Polecam Wam odwiedzić stronę Heleny, która jest projektantką i założycielką Pixel Strix. Ona właśnie tworzy te wszystkie cuda, tam są też bluzy, na przykład jest smocza bluza. Jest bardzo dużo rzeczy, które są nie dość, że przewspaniale urocze, są takie nietypowe, nie wieją tandetą, bo no niestety często alternatywna moda dla mnie wieje tandetą, a tu tego nie ma. To jest po prostu piękne i jeszcze jakościowo genialne, to jest bardzo dobrej właśnie jakości tkanina, to nie jest żaden taki, wiecie, AliExpress, że to tylko wygląda, ale nie da się od tego założyć na mróz. Ta czapka wytrzymała po minus 15 stopnie. Jakby mogłam w niej spokojnie wyjść i nie musiałam naciągać na górę kaptura. No i została nam ostatnia polecajka, czyli polecajka filmowa. Ostatnio jedna z żabek do mnie napisała na Insta, że się cieszy, że wrzucam te polecajki filmowe, bo mało osób to robi. A w sumie ja też lubię, jak ktoś mi poleci, bo jest taki z jednej strony wybór tego, że człowiek nie wie, co ma oglądać, a z drugiej strony wszystko wydaje się być takie: o, nie chcę na to poświęcać czasu, ale na to może też nie. I w końcu człowiek siedzi przez godzinę przed tym Netflixem, przeklikuje i nic nie wybiera i już trzeba iść spać i o tyle było z oglądania. Więc cieszę się, że Wam moje polecajki filmowe jakoś tam pomagają. I jest to serial, już się zdradziłam, że z Netflixa, Behind Her Eyes, czyli Co kryją jej oczy. Mam taki mindfuck po obejrzeniu tego. Zaczęłam jeden odcinek, obejrzałam jednego dnia. Drugiego dnia byłam taka strasznie zmęczona, obejrzałam kawałek, poszłam spać, stwierdziłam, nie będę oglądać na śpiącego, bo prześpię. I usiadłam trzeciego dnia, obejrzałam do końca. Teraz tak, najważniejsza rzecz. Nic nie czytać. Nic, żadnych opisów na odcinkach, wiecie, jak macie, włączacie Netflixa, nie czytajcie opisów filmu, nie czytajcie opisów odcinków, bo sobie popsujecie wszystko. To jest serial z gatunku układanka, puzzle, mindfuck, mózgotrzep, czym mniej wiecie, tym będzie lepiej. Mogę Wam tylko z takich ogólników powiedzieć, że po pierwsze, fabuła jest super, bo jest nienachalna, jest dosyć prosta w swojej jakby całej formie, ale z takimi twistami, że wow. Druga rzecz, jest pięknie nakręcony. Bardzo staranne ujęcia, piękne lokacje. Tam nie ma dużo rzeczy, tam w ogóle jest mało bohaterów, jest mało lokacji, ale każda z tych rzeczy jest bardzo dopieszczona. Świetne aktorstwo. Wszystkie postacie są sensowne, nie ma takich zapchaj dziur, każda jest odpowiednio nakreślona, każda pełni swoją rolę w tym serialu, każdej jest poświęcona uwaga i
mogą się nawet trochę wydawać przerysowane te postacie, ale mi to osobiście pasuje, bo one tak jeszcze pogłębiają taką filmowość tego. Nawet nie umiem tego dokładnie ująć w słowa, ale to jak najbardziej tam pasuje. Nie mogę wam powiedzieć tego, co uważam za największy plus, ponieważ jak wam to powiem, to wam zepsuję wszystko. Ale jak już obejrzycie, to myślę, że się sami domyślicie, o co chodzi, co jest największym plusem. Mogę nie powiedzieć, że końcówka. Oglądałam to tak, że Radek się co chwilę pytał, czy ja zamierzam znieść jajo na tej kanapie. Po prostu rozemocjonowało mnie to milion. Dawno nie oglądałam nic tak dobrego, szczególnie, że miałam całą masę fuck-upów. Najpierw to był ten serial, polski serial jakiś kryminalny, nie pamiętam, Prokurator? Chyba tak? Nie. Później zaczęłam sobie tych Bridgerstonów, Bridger... O Jezu, no to... I jakby ja rozumiem, że komuś się to może podobać, ale dla mnie było za płytkie i za nudne. Tam po prostu się nic nie działo. To był serial o ludziach, którzy obgadują innych ludzi. I żyją ich życiem, bo swojego nie mają, bo jedyne co robią, to siedzą na kanapie i się zastanawiają, za kogo się tu hajtnąć, więc mało nie odpadłam. Obejrzałam sagę Wings. To było takie guilty trochę pleasure, bo serial jest fatalny. Jest naprawdę fatalny, jest tak zły, że aż oczy bolą. To wygląda jak z TVN 7 albo jakaś turecka telenowela, te lokacje, te w ogóle stroje, te efekty specjalne. Jezu, to jest tak żenująco słabe, ale ja uwielbiam takie nastolatkowe, syfiaste programy i no akurat jeśli chodzi o Wings, to nigdy nie byłam fanką, zawsze byłam większą fanką Witch, ale że są takie magiczne klimaty, to po prostu usiadłam i się odmurzdżyłam, więc może to nie była największa porażka, ale no nie było to dobre, nie mogę wam tego polecić jako coś dobrego, bo to było strasznie złe. Aktorstwo też było takie żenujące i było też parę niesmacznych dialogów, które takie wiecie, dla nastolatków, że takie o, edgy i tak dalej, a wyszły słabo. Więc po tym całym rozczarowaniu i jeszcze, właśnie jeszcze oglądam w ogóle anime, które miało potencjał, że to może być coś, co się znajdzie w ulubieńcach, bo czytałam, wiecie, jakąś tam zajawkę gdzieś w internetach, że to jest taki mindfuck. Ja myślę, o dobra, taki mindfuck to biorę. I nazywa się to Seven Seeds, tak? Seven Seeds? Jakoś tak. Durne. Obejrzałam i byłam w ogóle, byłam zła jak oglądałam, bo nie mogłam się od tego odczepić, bo musiałam wiedzieć, co się w końcu stanie, bo dawałam się taką cały czas szansę, że może ta fabuła jakoś się potoczy, może coś tam dobrego się stanie, ale to nie miało żadnego sensu, to co oni zrobili. Jakby, wiecie, to jest taka rzecz, że jak są filmy czy seriale z motywem takim fantazy, czy z jakimiś zjawiskami nadprzyrodzonymi, czy z jakimiś magicznymi rzeczami, to te rzeczy w obszarze swojej puli, tak? To te rzeczy w obszarze swojego świata też muszą mieć jakąś logikę. Bo nie chodzi o to, że na przykład coś jest, no nie może tak być, bo przecież w prawdziwym świecie nie ma magii. Nie, jeśli w tym świecie przedstawionym jest magia, to super, tylko niech ona ma w sobie jakąś logikę, tak? A w tym anime to się kupy nie trzymało. Tam po prostu rzeczy, które się działy, były tak durne, że próbowano to wytłumaczyć jakimiś naukowymi rzeczami, co jest jeszcze gorsze, już zostawcie to w spokoju, jakby... Więc obejrzałam to i byłam zła, bo już zaczęłam oglądać, musiałam doglądać, a wcale mi się nie podobało. I nagle przyszło właśnie to. Behind Her Eyes i ja już jestem, wiecie, to jest Izabela przed, to jest Izabela po. Więc jakby w tym momencie macie perfekcyjny plan działania. Wchodzicie sobie do wanny, robicie sobie kąpiel, nakładacie sobie na włosy dobre odżyweczki, na twarz sobie nakładacie maseczkę, wychodzicie z wanny, nakładacie sobie genialną pielęgnację, kładziecie się na kanapie z zaparzoną herbatką, bierzecie do łapki sobie chipsiki i oglądacie. O, ile ja się nagadałam, jak patrzę teraz tam w podgląd. Jezusie, panie. No niestety, rzadko mam teraz możliwość usiąść i tak pogadać do was długo, 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 więc jak już się dorwałam do tego gadania, to wygadałam wszystko. Ale wiem, że wy lubicie te długie filmy. Zresztą ja też lubię, bo jak sprzątam, to nie muszę co chwilę sobie przełączać. Właśnie, pozdrawiam cię, Gabi. Jestem ciekawa, czy sprzątasz. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że leżysz na kanapie i pachniesz.
I po prostu nie muszę co chwilę przeskakiwać, bo mogę sobie tam płynnie oglądać to, co ktoś odpowiada. Więc na przykład podcasty kryminalne na 2 godziny 30. O tak, jak złoto. Ja się już z Wami teraz żegnam. Oczywiście jak zawsze wszelkie pytania, polecajki, odpowiedzi, czy coś z tego testowaliście, zapraszam do komentarzy. Na ten moment to już wszystko. Jeszcze raz bardzo Wam gorąco dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.